Siemanko moi widzowie, z tej strony Slamar. Ja witam was w kolejnym odcinku z Grand Theft Auto 5. W dzisiejszym odcinku będziemy kontynuowali rozgrywkę Franklinem na fabule, w fabule głównej gry. I nie tracąc czasu, dojechałem sobie na miejsce, jak to zwykle czasami mi się uda zrobić. Tym super fajnym autkiem, które przypomina no, nie jestem w stanie sobie teraz przypomnieć, co to było za auto. Ale nie wiem nawet po co się zatrzymałem tutaj to, czy my rozgrywamy dalej sobie nasze super fajne misje. I ja mam tu wejść? Wyjść? A tu jest fotoreporter. No tak. What the fuck? Give me that motherfucker. Hey, whoa, back off there, cowboy. I know my constitutional rights. Anyway, I know you're coming here to suck cock, so it's alright. What the fuck you talking about? Wow, hey, look, I saw Quarterback Blues, man. And, you know, some of those older records of yours, even they sound a little bit closeted, I'm just saying. What? A black man walking in Vinewood, you think he Clay PG sellout? You bitch-ass punk motherfucker. Oh, shit, man. Oh, hey, I'm sorry, dude. I didn't have my contacts in, you know? I mean, I love black people. Yeah, you know, like I love gangsters. I love, like, gangster rap. Yo, sup? Man, who gives a fuck if he's gay or not, man? The man is not married. It's his business. Leave motherfuckers alone. Well, look, I'm just saying that it's pieprzony dziennikarz. That I can't stand. You know, I mean, dużo takich. I mean, PG, right? He says he's a killer and a murderer and all that great stuff. And then, what, he loves his mother and likes show tunes. I mean, really, what kind of message is that sending our kids? You know what I'm saying? O ile dobrze pamiętam, będziemy mu za chwilę pomagać. Ciekawe, czym tym razem. Because they all think they're gods, right? Well, fuck them! Nie wiem, czy to nie jest bardziej misja poboczna niż... Fuck them! Fuck them! They're not magic! No, they're no better than me! They're no better than me! Shit! Oh my god, it's Miranda! Miranda, I love you, Miranda! Come on! God, it's fucking Miranda fucking Cowan! Cause she's a fucking megastar! No, leave me out your shit, man! Oh, no! We can make boku bucks here, man! We get one picture of her hairy legs or her aging muff, and we are in the money, man! In the money, bro! Come on! Come on, man! Come on! Fuck is wrong with me? Let's go! You drive, I'll get the shot! Go! Get us right up alongside that limo! Are you trying to give me a heart attack? I love her! I hate her. Don't ram her off the road, man! I don't believe it! She's slamming a speedball in there, man! This is journalistic gold! Yeah! Oh yeah, yeah! Oh yeah, give me more! You're a fucking lunatic! Uderzam z tyłu limuzynę, a ona... Man, they don't call her the silicone slattern for nothing! She looks like a bloodhound in a wind tunnel! God, I love her! Oh, man, no wonder this whole town's in therapy. The fans have a right to know! Everything! Is that supposed to impress me? Hey, here! You bitch! We done yet? No, she still looks too good! I want the prisoner of war shot! That's where the big zeros are! Open it up, you cow! You're a fucking mess! Look at you! Lontrąbi? Oh yeah, real subtle! Oh yes! We got side boob! We're historians, crusaders of truth, my friend! Man, we're two creepy-ass stalkers on a motorcycle! Fuck you, Beverly! This one's mine! Oh no! It's that bottom feeder Madison! Shit! He's getting the money shots! Where's your dignity, man? Forget Miranda! We can't let him steal my exclusive! Get alongside him! I'll knock the weasel off! Oj. Nie do końca nam to wyszło. No wstawaj, ziomuś. No. Kurde. Ja nie umiem jeździć, nie? No. Oj. Oj, za długo się pozbieraliśmy z ziemi. No, powtórz. He fell off! What an amateur! Uh-oh! Looks like you wrecked your camera, Madison! Okay, buddy, let's get out of here. We're already late for another stakeout. Nam głowy urwać. There's a small parking lot by the Cafe Redemption courtyard in Morningwood. Drop me there, and you can keep the bike because I look after my people. All right, homie, it's been an education, dawg.
Look, keep on making the world. Od kiedy on kask ma? The public needs to know. The fans deserve answers. Shit, not if the question is how low is Miranda Collins muff. Fajnie mówi przez kask. About some second rate director. They need to know everything from crow's feet to camel toes. Hey. Come by the manor next week. We'll continue the search for the truth. Okay. Look, don't wait around for me, homie. Oh, I'm waiting for you, homie. Zostaliśmy wkręceni w robótkę. Ciekawe, co dostałem. Chyba główny dostałem. Dać do pieca. Ciekawe, o co chodzi. Gdzie to jest wyjazd z tych garaży? Tak szczerze? O, pieseł. Ja lubię pieseły. O, Toyota, Corolla, Maserati. Dobra, ale... O, daleko jesteśmy, to już go nie będzie. Dobra, tu jest kolejna. No, gdzie? Gdzie mi się tu wybierasz? Ja uwielbiam to auto. I uciekamy. Piękne jest to auto. Kurczę, uwielbiam je. Tak samo bardzo mi się podoba Sultan RS, którego możemy ubanego zrobić. Mam go zrobionego, pokażę wam później. Później, no nie w tym odcinku na pewno. Ale wam go pokażę, jaki jest piękne. To auto, kurde, a jak się prowadzi, no jak prawdziwe Subaru brzmi, nie? Troszkę nie dojadę w całości, no ale Banshee też jest ładne, ale nie podoba mi się. Auto nie straciło właściwości jezdnych, to jeszcze nim możemy jechać. Na multi też mam takie stuningowane, fajne. EC. Kolega przerobił je kiedyś na wersję wycieczkową, pojedziemy nimi kiedyś na górę Mount Chillard. No i będzie fajnie. Dobrze. A, to będzie Tonia. O jeny. Będziemy holownikiem jeździć. Hey boo. I knew you couldn't stay away. Wsiadaj. Do you ever clean your raggedy? Raczej nie. Fuck you, Lamar. I mean Franklin or whatever. Everybody on the block knows you gone on Vinewood and shit. Nawet jeśli to co. If going Vinewood means I ain't hitting the pipe like 1992, then shit, I'm guilty as charged. Punk ass. What? Bitch ass. Excuse me? Look, I'm sorry. But where's your love for the hood? Brock. JB ain't doing good. He needs help. We need your help, nigga. We gonna lose everything. Alright. Shit. What do I gotta do? Same as before, boo. A little help with the tow truck. Nothing for a real man like you. Alright. You just get yourself together. Your ass done went crazy. No ok. Kurde, myślałem, że... Ona znowu jedzie z nami. No, na piechotę to by było trochę długo. Not this again. What, we was like 13? But you was a man after that night. Damn, every time with this shit. And nothing even happened. It's all good, baby. I know that wound ain't healed. Jaka rano, o czym ty mówisz? Czy ja czymś nie wiem? That's our truck. You know the drill. No, załóżmy. Jak się zgliczowało o drzwi. Ale to jest porzewiały. Nie wiem, gdzie jedziemy, ale jedziemy. Dispatch, what you got? 10-4. We got an SUV in a handicapped spot without a sticker at the Lucky Plucker in Little Soul. Do you copy? You know I don't copy. I'm an original. Yeah, we got you. JB still sick.
Man, you sure you need me? Because you look like you know what you're doing. One, I can't drive. And two, this ain't no work for a lady. No, 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 rzeczywiście. Co to komuna? Albo średniowiecze właściwie. Nie komuna, tylko średniowiecze. Jogging the other day, chanting some whacked out nonsense. That bitch is crazy. Yeah, that we can't agree on. And I got qualifications. Hell no. I got qualifications, honey. No, ciekawe jak. I got a certificate in cosmology. You never seen my name? O kurde, to rzeczywiście. But you going into space now? You always did think you were so clever. Remember Davis High? You didn't learn shit at that school. No, dokładnie. And you got your math on the corner in Davis. Matematyka, usnie za nic. No, fajnie, fajnie. Gdzie ten SUV? Tutaj. Przynajmniej nie zrywa tak jak każde sportowe auto. Let's move it out. Come on. I was only parked there for a minute. Masz pecha. No ja zdążyłem zajechać, a ja jechałem dłużej niż minutę. Fajny Landstalker, ale musimy go zabrać niestety. Gościu przegiął. No co mi trąbicie, ja jadę. Nie wiem co oni się tak powkurzali. It's an honest dollar, and there ain't many of those around. An honest dollar that I ain't seen yet. Fajne autko, kurde. Tylko, że jakby było opancerzone na multi, to bym je miał. I trochę mocniejsze. Mam tego, jak Land Rover, co wygląda. Nie wiem, jak się nazywa. A new owner ain't good news for the drivers with no papers. JB sold his social for a piece 2 years back. I see the problem, but I just don't see that as mine. You too good to cover a brother now? I'm here, ain't I? I've been covering that brother for 20 years. No, możliwe. Nie wiem, my nim gramy bardzo krótko to. No, muszę dać znać, że jadę, żeby mi nie wyjechali. No, tutaj trochę pobocza trzeba. Dobra, już prawie na parkingu policyjnym. Auto nieuszkodzone. Nie mówię o holowniku, mówię o aucie. Drop it in the marked area. Same as before, honey. No tak, trochę mi się tu przycierają te zderzaki, no ale... Am I distracting you? I'd get ugly if I could. I'll make it up to you, Franklin. You no, nie dziękuję. Uciekaj. See you round. No, dobra. Gdzie moje poser... moje super autko? Przysługa? O, złoto. No, naprawili mi je przynajmniej. Chociaż tyle zrobili. Mamy jeszcze jakąś misję? Nie. To może przełączymy się na inną postać, nie? Na... Michaela. Bo nie mamy jeszcze Trevor. You can see why they call it paradise. No czemu? No ładny widok, ładny. Shit! To moje auto, spoko. Co mi tu Lester napisał? Co? Ma kilka podarunek w magazynie Santos, mają ochotę. Mają ochronę, a nie ochotę. Więc albo walcz z grubej rury, albo zakradnie się od tyłu, okej. Gdzie to jest? Tu, niedaleko to. Niedaleko to pojęcie względne w sumie. Ej, no nie ma czegoś szybszego. Nie lubię tym jeździć. O, ziomuś ukradł auto. Jester.
Jest. Nie, to jest LG, ja nie chcę tego. Ale jest. Może pięciodrzwiówka. No trudno. To pojedziemy pięciodrzwiówką. O, wiem, że to okropne, no spokojnie, już jadę. Naprawdę nie ma. Jest, nawet kabriolet. Dobra, to pojedziemy kabrioletem. No dobra, no wyłącz te alarmy, no. Złożymy sobie dach i pojedziemy. A to, że jednej szybki nie będzie, to nie widać nawet. Dobra, jedziemy na misję. Trochę daleko, ale cóż, damy radę. No, prawie bym przyrzynął w mur na pierwszym zakręcie. No ale cóż. Ej, to nie jest to samo. Kurde, kabriolet ma trochę inny przód, no ale cóż. No, no nie, krzycz, no wyszło tak, jak wyszło. Nic nie poradzę. Wszystko się może zdarzyć. Dobra, lecimy dalej. O, fuck. Tego to się nie spodziewałem. No cóż. Nie wyszło tak do końca, ale tam lekkie wgniecienie. Jedziemy dalej. Ja tam odszkodowania nie chcę, bo to nie moje auto. Troszkę zdrowotnego bym wziął, ale na te kilka plastrów, które sobie musiałem przykleić. A tak to jest ok. O, o, to jest to auto, co mam opancerzone. Na mój. Co to? Czemu to jest. Aha. No tak. Miałem tu wjechać. Dobra. Jeszcze 2 km, już połowa trasy za nami. No. I w ogóle o Turismo. Chrysler. Tutaj chyba jechaliśmy. Po naszą łódź, którą nam ukradli. No cóż, łodzi już nie mamy. Ale autobus odepchałem na bok. To jest na lotnisko droga. No tak, to dlatego to do autobusów. Ładny port. W ogóle trochę za nim mówiłem na początku, jak teraz do mnie to dotarło. No ale trudno. Nic z tego już nie zmieni. My już coraz bliżej, mniej niż kilometr do celu. No, wyrzuciło nas na przeciwległy pas, no cóż. Ale najważniejsze, że już dojeżdżamy do celu. Tą furgonetkę. To może sobie jedziemy to dookoła. Tak jak napisał Lester w It's the Messie. O ile się będzie dało. Czy my ich możemy z góry wyciągać? Nie. Just get it off our property. He's armed! Look out! Security! Security! Get the cops down here! Oj. Mi tego na furgonetce zależy. Skąd te pały się tu wzięły? Oj. Moment, bo muszę utorować sobie trasę. Tu przejedziemy. Uciekamy. Jak najdalej stąd.
dzieci, dzieci. Nie będzie trudno ich zgubić w sumie. To jest skocznia? O, o, jak ja to zepsuję teraz, nie? Kurde, poniosło mnie trochę. Trochę mnie poniosło, no. Niestety. Poniosło mnie, chciałem zeskoczyć, ale przypomniałem mi się, że to nie jest auto sportowe, no i mamy problem. O, ale auto mi naprawili. Shut up a second. No you don't. No parking. Move it. Ok. That wasn't so hard now, was it? Ok. Where was I? Edvard Larvae. Check. Mamy tłumik? Kurde. Cash to bribe inspectors. Check. Roaches, silverfish, red ants. Ich jest jeszcze dwóch, nie? To sobie ich tak może wytłuczemy tak jak tego. Nie? Okej. No nie chce mi się znowu policji gubić, nie? No musimy tak, wiecie, tak po cichu, tak jak Lester powiedział. Bo nie mam tłumika, no i to jest to. A, o kurde, ich jest dwóch. No to nie. Tu sobie jedziemy tyłem, nie? Dobra. Otwalaj. Cypa. Udało się. Dobra, tylko niech się alarm jeszcze wyłączy. No, udało się. Dobra, uciekamy. Mamy to bez policji. Tak jest. Nie, ja widzę skocznie, nie? Nie. A ten widzieliście tą 180-teczkę? No nie do końca mieliśmy chyba tędy wyjechać, nie? No. No to jednak to 180 była niepotrzebna. Kompletnie. Ale mamy wóz Bookstarsów i jedziemy. A, też była piękna. A gdzie oni tu jadą? Aha, tędy. Okej. Okay. Mówisz najbliżej będzie. Co to jest? Co to jest za pojazd? Pierwszy raz go na oczy widziałem. No, no. Ciekawe. Wiem, gdzie jestem. Mniej więcej. To tak fajnie w sumie. Betoniarka mnie minęła przed chwilą. Też porcja biała. No to cóż, tu same takie rzeczy jeżdżą, chyba widzę. To jest taki biedny przemysł tutaj. Ten biedny holownik był też. Slam van przerobiony na holownik, no. Te auto jest w miarę panowalne, bo nie ma, nie rozwija dużej prędkości, masa ma, grypa ma, czyli przyczepność. Udało nam się zmieścić mimo dużych gabarytów. Te auta mnie rozbrajają z tymi wysięgnikami, po co to komu? W ogóle po co odpycharki jeżdżą po drogach? Te co wypychają samoloty na pas, to nie powinny jeździć. I się udało. Okej. Okej.
udało się. Dzwonimy też do Lestera, poinformujemy go o tym. All right, Lester, we got a pest control van. Good. I've got a line on the knockout gas. It's made in some lab on the coast, but two shipments a day come through the city from the northeast, taking it to the airport. All right. I'll see if I can jump one. No. To komu się odcineczek spodobał? Może rzeczywiście zostawić łapeczkę w górę? Kto chce być na bieżąco z moimi materiałami, może mój kanał zasubskrybować? Ja z tego miejsca się z wami żegnam, dziękuję wam za uwagę, do zobaczenia w kolejnym odcinku, na razie, cześć, trzymajcie się.